po nas, choć w sam raz, by ratować ten świat. Bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe. Kodlioklon więcej jest niż glą. Kodlioklon wzmocni siłę twą. Kodlioklon wrogów śle na dno. Kodlioklon zniszczy każde zło. Kodlioko. Zaginiony w morzu. Siemasz, nie ma z tobą Einsteina? Jeszcze go dziś nie widziałam. O wilku mowa, wilk tu. No i jak się macie? Czekaj, zgadnę, znowu spałeś z głową na klawiaturze. Tak, a skąd wiesz? Odcisnęła ci się na czole. Całą noc pracowałem nad programem. Udało mi się wymyślić, jak sprowadzić Williama. Cześć, Ulrik, możemy porozmawiać? No jeśli musimy, to tak. Spotkamy się później. No bo wszyscy mówią, że dziewczyny bardzo cię lubią. No to zależy jakie. Wiesz, moja siostra na przykład cię lubi. Pip! To zła odpowiedź. Yumi i ja tylko się przyjaźnimy. Co ty, tylko tak ci powiedziała. Ale słuchaj, nie chciałem z tobą rozmawiać o Yumi, tylko o Mili. Mili? Mili Solowiew. No wiesz, to ta wysoka ruda z siódmej klasy. A, mała Mili. Tak, no jasne, że ją znam. No i co? Wiesz, w sumie to trochę ją lubię, ale kiedy chcę z nią pogadać, to nie wiem, co powiedzieć. Zagadaj o tym, co ona lubi, czym się interesuje. Wiesz, że ma fioła na punkcie gazety. Świetny pomysł. Może znajdę jej jakąś sensację i będzie miała fioła na moim punkcie. Tak, jakąś sensację do gazety. Ale jaką sensację? Nie martw się, coś wygrzebie. A o czym Hiroki chciał porozmawiać? Prosił mnie o radę. Zabujał się w Mili. Co ty? Jaki słodki chłopaczek. Ale czy nie jest dla niej trochę za młody? Wcale nie. Jest tylko trochę za niski jak na swój wiek. A w dodatku przeskoczył jedną klasę. Ale zachowuje się niedojrzale. Jeremy, co to za nowy pomysł? No to słuchajcie, każda istota ludzka podczas wirtualizacji emituje binarny osad, który, jakby to powiedzieć, jest emanacją jej fizycznej osoby, zapisaną w formacie cyfrowym. A tak po ludzku? Przenosząc się do Lioko, zostawimy cyfrowy trop, jakby zapach. Nie mogłeś tak mówić od początku? Nie. No dobra, napisałem program oparty na sekwencji DNA Williama, którą zarejestrowałem wysyłając go do Lioko. Jeśli uda mi się to załadować do sonaru Skida, będziemy mogli go szukać w sieci za każdym razem, kiedy tam będziecie. I w końcu dowiemy się, gdzie on jest. Czyli w skrócie, Skid zmieni się w psa gończego. Ha, no właśnie, a skoro dziś po południu nie ma lekcji, może byśmy go wypróbowali? Hiroki, co ty wyprawiasz? Hej, oddawaj to natychmiast! Stary, dokąd odpływasz? Donikąd. Myślę o tym, co mówił Hiroki. To, co mówił? Nic takiego. Ups! Sorki! Co jest? Sisi chce z nim chodzić, czy co? Hej! Yumi, czekaj! To twoje od? Co ty, zwariowałeś? Nie noszę czarnych notesów w różowe kwiatki. Oddawaj to, ty wstrętny smarkaczu. O, nie wściekaj się, to były tylko żarty. Zobacz, jest tu. Był tutaj. Że co? Będziesz się śmiała, ale gdzieś mi wypadł. Weź mnie, nie denerwuj. Ale beznadziejne zdjęcie. Co to za tajna wielbicielka? To jest Yumi, nie? To jej pamiętnik. Dlatego goniła Hirokiego.
No to super, wreszcie dowiesz się, co do ciebie czuję. Ej, co ty wygadujesz? Nie wolno czytać czyichś pamiętników. A poza tym Yumi i ja jesteśmy tylko przyjaciółmi. Jesteś pewny? No, właściwie to nie jestem pewny. Cześć, Yumi! Ej, Yumi, co się dzieje? Jesteś wściekła? Ta, na mojego brata. Ukradł mi... coś ważnego, a potem zgubił. Słuchaj, Yumi, ja... Dobra, zrobione. Zmieniłem sonar skida. Wszystko gotowe. Gotowe do czego? A, tak, ty jeszcze nie wiesz. Zaraz ci powiem. Może znalazłem sposób ściągnięcia Williama. A, super. Yumi... Yumi! Szukałem ciebie. Wiesz, chciałem cię przeprosić za to wszystko. Nie powinienem brać pamiętnika. Znalazłeś go? Nie, ale ja... Ale ja szukałem wszędzie, słowo. No to dopóki go nie znajdziesz, nie masz siostry. Co się stało? Nic takiego, wojna o pamiętnik. Opowiemy wam później. Ulrik, chodź ze mną na chwilę. To co teraz robimy? Chodźmy na obiad. O co chodzi? Mówiłeś, że chcesz jej oddać pamiętnik. Widziałeś, jaki załamany był Hiroki? Jeśli ja jej oddam pamiętnik, nie przestanie się na niego wściekać. I co z tego? Zróbmy tak, żeby to Hiroki znalazł pamiętnik i sam oddał go Yumi. Tak załatwimy dwie sprawy. Ona odzyska pamiętnik, a on swoją siostrę. To chyba dobry pomysł. Ta, świetny. Ale jak ty chcesz to zrobić? Schowaj to pod stertą liści w parku obok szopy ogrodnika. Ja się zajmę Hiroki. Zgoda, ale daj mi parę minut. Muszę iść po Kiwiego, zapomniałem go wyprowadzić. Dobra. Okropnie nawaliłem, prawda? Wyluzuj się, mały. Yumi się uspokoi i ci wybaczy. Jak tylko oddasz jej pamiętnik. A, ta, wiem, ale naprawdę wszędzie go szukałem. Chodziłem nawet po własnych śladach i nic. Nie wiem, co robić. Wiesz co? Dziś rano widziałem ogrodnika, jak grabił liście w naszym parku. No i co z tego? On przecież codziennie to robi. Może zgrabił pamiętnik razem z liśćmi. To głupie. Po co by mu to było? Może go zgrabił przypadkowo. O, hej! Pamiętnik może leżeć pod kupą liści. Chodź sprawdzić. Czekaj, Hiroki! I co, znalazłeś? Nie, nie ma. Szukaj dalej. Pod którą go schowałeś? Hiroki niedługo go znajdzie, zobaczysz. Kiwi, tutaj jesteś. Gdzie łaził pieseczek? Wskakuj. Znalazłem! Co wy tu robicie? Nigdy ci tego nie przebaczę. Nie patrz tak, był cały, jak go chowałem. Idźcie do skanerów, ja zacznę proces wirtualizacji. Gotowi? Jedziemy z procedurami. Tym razem dziewczyny zaczekają. Transfer Ulrika. Transfer Oda. Skan Ulrika. Skan Oda. Wirtualizacja. Yumi jest nie w humorze. Lepiej powiedz jej całą prawdę. Myślisz, że jak zareaguje, kiedy się dowie, że to ty go schowałeś? Ej, to był twój pomysł, Kasanowo. Chodźcie.
Panie i panowie, wasza winda czeka. Zajmijcie wszyscy swoje miejsca. Teleport. Wszyscy gotowi? Zaraz startujecie. Zabieram podpory. Silniki pionu w porządku. Start! Przygotujcie się na skok do cyfrowego morza. System holosieci podłączony. Opuściliśmy Lioko Jeremy. Rotacja. Turbo dopalenie włączone. Włączyłem już program. Zaczekajcie na początkowe współrzędne. Dobrze. No nie! Co się dzieje? Jakiś problem, księżniczko? Mamy błąd systemu. Chyba skit ma awarię pojemności sensorycznej. Tak, widzę to na ekranie. Mój program zawirusował sonar skida. Bez sonaru misja jest niebezpieczna. Trzeba kończyć. Dobrze, wracamy do doku. Moją następną misją będzie skok pod kołdrę i przyklejenie się do poduszki. Cel zdrowy, całonocny sen. Sorki, ale musisz odłożyć swoją drzemkę. Widzę trzy kongery płynące prosto na was. Katapultuję. A masz ty, rybo. Nieźle! Yumi potrafi dołożyć, jak się wścieknie. Mam jednego! Przyczepił się jak rzep! Jest, trafiony! Dzięki, stary! We dwóch na jednego? No jasne, chodź! Ognia! Dobra robota, wracajcie do domu. Kapsuły do mnie. Hej, a gdzie Yumi? Ha? Nie rozumiem, nie ma po niej ani śladu. Zgubiłem ją. Pewnie oberwała od Kongera. Ale to niemożliwe. Einsteinie, Yumi zwirtualizowała się na zawsze? Nie, ja...
Nie sądzę. Dane z zapisu walki nie pokazują, żeby została wyeliminowana. To znaczy, że ciągle jest na pokładzie kapsuły, gdzieś w cyfrowym morzu. Tak, ale Skid w tym stanie jej nie znajdzie. Niestety musicie tu wrócić, żebym mógł naprawić program. Co? O nie! Nie możemy jej tu zostawić! Ulrik, nikt nikogo tu nie zostawia, ale z popsutym systemem Skida wszyscy ryzykujemy wirtualizację. Tak, masz rację, lepiej wrócić. Jak długo będziesz to naprawiał? Przeprogramowanie sonaru jest związane z równowagą dwubiegunowego strumienia z jednej strony, a z drugiej... Powiedz po ludzku, kiedy możemy wrócić? Niedługo, daj mi się skoncentrować. Nie martw się, pomogę mu. Wtedy zadzwonię po was. Czy ktoś mnie słyszy? Mówi Yumi. Nie wiem, gdzie jestem. Mam kłopoty, bateria siada. Słyszycie mnie? Odezwijcie się. Błagam, niech ktoś się odezwie. To jakiś koszmar. Wyluzuj, słyszałeś Einsteina. Nie wyszła z sieci. Znajdziemy Yumi, nie martw się. Ej, co przyniosłeś, piesku? Zobacz, Kiwi znalazł pamiętnik Yumi. Że co? Rozumiem. Kiwi widział, jak go zakopuje i pomyślał, że to zabawa, więc znalazł go i zakopał. Tutaj, pod tym drzewem. To świetnie. Mamy pamiętnik, ale nie ma Yumi. Jeremy? Aelita? Słyszycie mnie? Tu Yumi. Baterie mi się kończą. Robi się zimno. Jestem samotna. A! Dobra, Yumi. Została jedna torpeda, więc jej nie zmarnuj. No nie, mam za mało mocy. Nie poddam się. Jeśli zmniejszę moc tarczy ochronnej, starczy na strzał. Tak! Dobra, pojedynek. Ognia! O? Co to było? To eksplozja! Torpeda z kapsuły! Yumi! Tak, Aelita? Dobra, już idziemy. Znaleźli Yumi. Ot? No! Chcę do domu. Yumi, z kim będę się bawił, jeśli ty odejdziesz? Nie, w liczbie mnogiej jest imiona, a nie imia. Skąd ty to wszystko wiesz? Ach, dzieci, co wy znów kombinujecie? Jak długo? Całe 10 minut. Wow! Hiroki. Nie powinienem brać pamiętnika. No to dopóki go nie znajdziesz, nie masz siostry. Nigdy ci tego nie przebaczę. Szybciej, szybciej. Yumi nam wysłała wiadomość. Ekstra, jedziemy po nią. Najpierw muszę skończyć obliczenia. Zaznaczyłem obszar, ale dopóki nie naprawię sonaru Skida, nie znajdę dokładnego miejsca. Ale skoro strzelała, to znaczy, że ma kłopoty. Przeniosłam wszystkie dane z wybuchu do holosieci, żeby znaleźć jej pozycję przez triangulację. Tutaj jest. Pewnie wessał ją węzeł. Dlatego straciliśmy trop. Ale sonar jest dalej uszkodzony, więc wasza wyprawa będzie bardzo ryzykowna. Pojadę. Ja tak samo. To na co jeszcze czekamy? Przed nami jest węzeł. Zrozumiałem. Współrzędne miejsca, z którego strzelała Yumi. Oddychanie hiperfluidalne za 3 sekundy. Trzymajcie się. To już koniec?
Na co jeszcze czekasz? Ognia. Co, Yumi? Chciałaś się powłóczyć, nic nam nie mówiąc? Coś długo wam zeszło. Zupę rybną bym zjadł. Ale trzeba ją ugotować. Za tobą, Ulrik! Nie można cię zostawić na chwilę, stary. Dobra, leci za Odem. Wielki błąd, William. Ognia! Misja wypełniona, Jeremy. Dobra robota. Dokujcie teraz w skidzie i wracajcie do domu. A, wszyscy wracają. Wcale nie wszyscy. Ale kiedyś zabierzemy cię stąd, William. Yumi, naprawdę uwierz mi, bardzo cię przepraszam. Dzięki, że go przyniosłeś. Wiesz, teraz zrozumiałam, że są ważniejsze sprawy niż jakiś stary pamiętnik. Przebaczam ci. Zakochana jesteś? Wynoś się stąd. Ti-ti-ti-ni-ni-ni.